Druga lekcja z elektromagnetyzmu. Zapraszam. Temat tej lekcji: indukcja elektromagnetyczna. Na czym to zjawisko polega? To też troszeczkę mieliście w gimnazjum, tak? Ale było tak ogólnie. Ogólnie to zjawisko polega, tak jak było właśnie mówię, na wytwarzaniu prądu elektrycznego pod wpływem, no właśnie, pod wpływem czego? Może pewien film na początek, co znalazłem w internecie. Ja nie mam doświadczeń, nie mogę, musiałem pojechać do szkoły. Oto coś znajduję w internecie, oto pierwszy film. Może tutaj... Do zwojnicy podłączony jest galwanometr. Obwód nie zawiera źródła prądu, więc przez zwojnicę nie płynie prąd. Wsuwamy magnes do zwojnicy. Widzimy, że przez zwojnicę... Włączę ten dźwięk tutaj jednak. Pan włożył magnes z biegunem południowym, przechyliło się w lewo, wyciąga, przechyla się wskazówka w prawo, czyli prąd płynie raz w jedną stronę. No, ruszaj się panu. A teraz w drugą stronę. Chciałem może pokazać, że gdy się nie ma ruchu, prąd nie płynie w jedną, w drugą stronę, tak? Ciekawe, jak długo jeszcze by tak robił. W lewo, w prawo. W lewo, o wrety. To jest krótki film, trwa tam niespełna 2 minuty. Ale dobrze. Teraz wyciąga, ale teraz co będzie chciał zrobić? Teraz, z tego co pamiętam, będzie chciał raz biegunem południowym wkłada. Uwaga, biegunem południowym wkłada. W lewo. Biegunem południowym wyciąga w prawo. A teraz biegunem północnym wsuwa teraz w prawo najpierw, a teraz w lewo. Czyli jest odwrotnie. Tak? W prawo, w lewo. Czyli faktycznie ruch magnesu powoduje wytwarzanie prądu elektrycznego. Tak? Ruch magnesu w zamkniętym obwodzie elektrycznym. To mamy takie pokazane. Realizacja, tak. Więc sama indukcja elektromagnetyczna, jak już wspomniałem, polega na wytwarzaniu prądu elektrycznego. Ten prąd nazywamy prądem indukcyjnym, ale co się musi wydarzyć? Po pierwsze, musi być obwód elektryczny. Żeby było prąd, to jakie są dwa warunki, aby płynął prąd w obwodzie? Warunek pierwszy, obwód musi być obwodem zamkniętym, tak jak tutaj na moim rysunku A. No i warunek drugi, musi być na końcach obwodu podłączone napięcie, tak? Jakaś siła elektromotoryczna musi być podłączona. Różnica potencjałów musi być, tak? Na końcach, można to różnie nazywać. Tutaj czegoś takiego nie mamy. Ale tym napięciem, coś co wytworzy ten prąd, będzie ruch magnesu. No, to nie chodzi o sam ruch, tak? To ważniejsze jest w tym momencie magnes. A jeszcze coś innego jest ważniejsze. A magnesem muszę zbliżać lub oddalać, jak robił ten pan, wpadać do środka. Mógłbym magnesem również, czego nie było widać, obracać. Tak? Też mógłbym magnesem obracać. Ale to jest magnes, coś co wytwarza pole magnetyczne. Równie dobrze może być to na przykładzie punktu drugiego. Tym razem obwód, którym będę chciał wytworzyć prąd, jest obwodem numer 2. A obwód pierwszy to jest podłączony do zwykłego napięcia stałego, no i z włącznikiem. Gdy prąd w obwodzie pierwszym nie płynie, nie wytwarza pola magnetycznego. To tak jakby tego magnesu nie było. Co się dzieje, gdy włączam prąd w obwodzie pierwszym? To wytwarza pole magnetyczne. Czyli tak jakby teraz ten magnes się nagle pojawił. Nie było go, był bardzo daleko, jak gdzie mój kursor, i nagle zbliżył się do zwojnicy. Czyli zbliżył się, czyli pojawił się, powinien się pojawić prąd elektryczny w obwodzie drugim. Ale wtedy, jak pamiętacie, magnes był tam, tak, pan długo trzymał ten magnes w środku wewnątrz dzwonicy i prąd nie płynął, to jest tak jak tutaj po włączonym, prąd cały czas płynie w obwodzie numer 1, ale w obwodzie 2 prądu nie ma. Dopiero jak będę wyłączał, czyli wysuwał magnes, to prąd w obwodzie numer 2 zacznie się pojawić. Pojawi się, ale tylko na moment, w momencie wyłączania, tak? Tylko w momencie włączania i wyłączania. Czyli jednym słowem, tak ogólnie rzecz biorąc, musiało zmieniać się co? Musiał zmieniać się strumień pola magnetycznego.
A dokładnie, no już może przeczyniłem, chciałem powiedzieć bardziej, że musiały zmieniać się pole magnetyczne, czyli B. Tak się mówiło tym razem. Dalej od magnesu pole jest słabsze, bliżej magnesu pole jest silniejsze. W wodzie pierwszym prąd nie płynie, nie ma żadnego pola. Płynie prąd, jest pole, tak, czyli pole znika, pojawia się, tak? Czyli musi być zmiana pola magnetycznego. A tak naprawdę chodzi nie tylko o samą zmianę pola magnetycznego, co o zmianę strumienia pola magnetycznego. Delta phi B. Zmiana strumienia pola magnetycznego musi występować. No dobrze. Bo to właśnie, jeżeli będę tutaj obracał tym magnesem, to pole magnetyczne praktycznie będzie stałe. Tak? Bo to będzie ta sama niezmienna odległość magnesu od obwodu. Ale prąd jednak się pojawi w obwodzie pierwszym, bo tutaj chodzi nie tylko o zmianę B. Indukcja to pamiętacie BS, mam tutaj, indukcja to jest BS cosinus kąta, tak? Czyli musi zmienić się co? Albo B, czyli oddalając, zbliżając magnes, albo włączając, wyłączając prąd, albo S, czyli mógłbym na przykład zmienić rozmiar tego obwodu elektrycznego, którym chcę wytworzyć prąd indukcyjny, tak? Albo a kąt alfa, kosinus kąta alfa, czyli zmienić kąt pomiędzy liniami pola magnetycznego, tak, a płaszczyzną, którą jeszcze ten obwód elektryczny. No i nie ma co ukrywać, w prądnicach prądu, w generatorach prądu, w elektrowniach, które wytwarzają prąd elektryczny przemienny, wykorzystywany jest ten trzeci sposób, zmiana kąta, bo tam, no bo będziemy jeszcze mówić o prądnicach, zobaczycie to. To jest odwrócony silnik elektryczny. Tylko teraz będziemy kręcić tym wirnikiem, będziemy nazywać to troszeczkę inaczej, w polu magnetycznym, które będzie niezmienne, tylko kąt się będzie zmienny. No właśnie, a to wyprzedzamy fakt. A teraz spróbujmy wyjaśnić, dlaczego w tym obwodzie, w obwodzie zamkniętym, pojawia się prąd, prąd indukcyjny. A jeszcze może, zanim to wyjaśnię, oficjalna informacja, czym jest indukcja elektromagnetyczna. Jest to wytwarzanie prądu indukcyjnego w obwodzie zamkniętym pod wpływem zmiany strumienia pola magnetycznego. Tutaj nie było tam tego doświadczenia pokazanego, że gdyby szybciej pan wkładał lub wyciągał magnes, to ten prąd byłby silniejszy. Mocniej wychyliłaby się wskazówka naszego miernika. Też zależy od tego, jak to szybko się, jakby wkładał bardzo powoli, mizernie, to ten prąd byłby prawie niedostrzegalny, może nawet. No dobrze. Dlaczego mamy ten prąd indukcyjny? Tutaj może taki parę rysunków. Załóżmy, że mamy... To jest mój obwód elektryczny w kształcie pierścienia. Tutaj niczego nie ma. Tutaj gdzie jest kursor, tam niczego nie ma. To po prostu mi się zakończyło tak jakoś tu pierścień narysować. Załóżmy, że po lewej stronie jest przód pierścienia, po prawej stronie jest tył. Tu mamy magnes. NS. Nazywałem tylko dwie linie pola magnetycznego wokół magnesu. Ctrl plus. 240%. O. No dobrze, wokół magnesu linię pola magnetycznego mamy. Teraz załóżmy, że no, ruch jest pojęciem względy, więc czy ja będę ruszał magnesem, czy będę ruszał zwolennicą, jest to bez znaczenia. Więc załóżmy, że będę teraz przesuwał pierścienie. A pierścień może być dowolnego typu aluminiowy, miedziany, żelazny, byle był z przewodnika, tak? Bo chcę mieć prąd elektryczny, to przez przewodnik, tak? Rzecz jasna. W tym przewodniku są elektrony swobodne. Pierścień przesuwam w stronę naszego magnesu. A jak pierścień, to przy okazji elektrony swobodne. Tak? Czyli mamy elektrony swobodne, czyli cząstki naładowane, które poruszają się razem z pierścieniem i są przy okazji w polu magnetycznym. Czyli cząstka naładowana w ruchu w polu magnetycznym. Tutaj powinno nam się zapalić hasło siła Lorentza. Czyli na każdy z elektronów swobodnych, na każdą cząstkę naładowaną tutaj rzecz jasna, tutaj chodzi o elektrony swobodne, bo one mogą się przemieszczać. Na każdy z elektronów swobodnych działa siła Lorentza. Jaka siła zadziała na elektron znajdujący się tutaj na górze, tutaj gdzie jest mój kursor, ten minusik taki, czyli na ten elektron, rysunek B, to ten elektron. Tutaj narysowałem tylko już taką linię pola magnetycznego, to jest linia pola magnetycznego w górę. Bo w tym miejscu, gdzie jest ten elektron, ta linia pola jest w górę. Bo to idzie tak w kółeczko,
jak to mam narysowane. Czyli w tym miejscu, gdzie jest ten elektron, linia polar jest w górę. Pierścień i szczęka poruszają się do przodu. Czyli reguła FBI albo reguła lewej dłoni, czyli do wewnętrznej strony dłoni wpadają linie pola magnetycznego, czyli wewnętrzna strona dłoni patrzy w dół. Palce wskazują wektor prędkości cząstki, czyli do przodu, czyli siła Lorenza patrzy do nas, ale przypominam, że jest to cząstka naładowana ujemnie, czyli musimy odwrócić zwrot siły Lorenza, czyli do tablicy, czyli do rysunku. Czyli siła F to jest siła F do środka. Czyli na ten elektron tutaj działa siła tam do środka. Tak, tam do środka. A na elektron, który byłby tutaj na dole, działałaby siła do nas. Czyli elektrony, tutaj narysowałem, poruszają się w ten sposób w moim pierścieniu. Elektrony w ten sposób, czyli prąd elektryczny, jako że prąd elektryczny w przewodnikach płynie przeciwnie niż elektrony, w tę stronę. Tak, prąd elektryczny w takim razie w drugą stronę. Czyli patrząc od strony magnesu, elektrony płyną zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a prąd elektryczny przeciwnie ruchu wskazówek zegara. Od strony magnesu patrząc, tak? Mam nadzieję, że to widać. No teraz jak wytworzą się, a teraz tak, to jest prąd. Ten przewodnik z prądem indukcyjnym ma swój własny już prąd, jak zbliżam magnes, ale to jest prąd, czyli wytwarza swoje własne pole magnetyczne. I teraz co, jakie będą bieguny tego pola magnetycznego wytworzonego przez prąd indukcyjny? Oto reguła prawej dłoni dla dzwonnicy najprościej. Tak? Czyli palce obwinięte wokół zwoju wskazują kierunek przepływu prądu, a odchylony kciuk wskazuje biegun północny. W tym przypadku wychodzi nam, że palce będą szły w tak, a odchylony kciuk będzie po tej stronie, to prawa dłoń. Czyli po tej stronie będzie biegun północny. Czyli jak dzwonicę zbliżamy do magnesu, to wytwarza się prąd indukcyjny w tym pierścieniu, w tej dzwonicy, jak to byłby dzwonica, to w dzwonicy, ale pole magnetyczne w tym pierścieniu, co powodują? Powodują to, że zbliżany magnes do dzwonicy próbuje się odepchnąć od niego. Od magnesu. No, oddziaływanie jest wzajemne, co od czego to jest wyznaczenie. Czyli następuje między pierścieniem, czy dzwonicą, a magnesem odpychanie. Wtedy, gdy magnes jest przyciągnięty, zbliżany. Czyli ja mam w ręku, zbliżam, czym pierścień wytwarza, pierścień pojawia się prąd indukcyjny, wytwarzają się bieguny pola magnetycznego wokół tego pierścienia i ten zbliżany pierścień jest odpychany przez magnes. A jak z magnesem przybliżam, to jest podobna sytuacja przecież. Mamy odpychanie. To tak zwana reguła przekory albo reguła Lenza. Tak, reguła przekory lub też reguła Lenza. Tak się nazywa. Oczywiście, gdyby magnes będę oddalał, jeżeli magnes tutaj na przykład, czy pierścień bym oddalał w drugą stronę, to te siły działałyby odwrotnie, prąd płynąłby odwrotnie, bieguny utworzyłyby się odwrotnie, czyli po stronie magnesu byłoby S. Ale co to oznacza? Ja pierścień oddalam, a prąd indukcyjny będzie chciał się do magnesu przybliżyć. Tak, bo tu będzie S między biegunami magnesu, między magnesem a pierścieniem. A magnes ma N. Tak? Dlatego, gdy zbliżam pierścień, prąd płynie w jedną stronę, gdy oddalam pierścień, prąd płynie w drugą stronę. Tak, ten u tego pana na tym, tak, filmie, pamiętacie, było. Gdybym magnes odwrócił, gdybym ten magnes tutaj odwrócił, linie pola biegłyby odwrotnie, czyli siła działałaby w drugą stronę, prąd płynąłby w drugą stronę, ale efekt w momencie zbliżania byłby ten sam. Tu byłoby S, ale tu bieguny pojawiłby się odwrotnie, czyli też by tutaj od wewnątrz byłoby po S. Czyli reguła Lenza polega na tym, że wytworzony prąd indukcyjny przeciwstawia się, wytworzony prąd indukcyjny pod wpływem zmiany strumienia pola magnetycznego, bo to następuje zmiana strumienia pola magnetycznego, który przenika ten obwód. Ten wytworzony prąd indukcyjny przeciwstawia się zmianom strumienia pola magnetycznego, czyli jeżeli strumień się zwiększa, pierścień zbliżam, wykonuję jakąś pracę i pierścień zbliżam do magnesu, to pole magnetyczne wytworzone przez ten pierścień próbuje strumień pola zmniejszyć, czyli próbuje odepchnąć. Oddalam pierścień, to pole magnetyczne wytworzone w pierścieniu próbuje
strumień powiększyć, czyli zbliżyć. Reguła przepływu działa odwrotnie, czyli jak magnes zbliżam, to jest odpychanie, jak magnes oddalam, to jest przyciąganie. Tak? To jest wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje. Dlatego mówiąc szczerze, takiego rysunku nigdzie nie mogłem znaleźć, więc musiałem sobie sam to narysować tym razem. Ale nigdy go nie widziałem, takiego rysunku, który by to wyjaśniał. Tak? Reguła, wyjaśnienie reguły Lenza, te wszystkie reguły prawej dłoni, lewej dłoni, tutaj jak widać się to przydaje. No i pamiętajmy, że elektron jest ładunkiem ujemnym, a nie dodatnim, jak mówię, że wszystkie reguły dotyczą umownego kierunku przepływu prądu przez przewodnik. Tak? No dobrze, to tutaj jeszcze jedna rzecz. Czyli pojawią się prądy, tak? Czyli prądy elektryczne w obwodzie, zamkniętym. Tu oczywiście tutaj mam jeszcze takie pewne doświadczenie. Tutaj mamy zwolnicę na rdzeniu pełną magnetyczną. Tutaj zasilanie prądu przymiernej skały. Tutaj chłodzenie naszego mieście. Tutaj będzie prąd dla napięcia elektrycznego. Najpierw podłączony jest prąd stały do obwodu elektrycznego, do zwolnicy. Pan włoży pełny pierścień. Aluminiowy pierścień. Ale nie ma. Nie chce pana elektrycznego. W momencie, jak włączał prąd stały, pierścień podskakuje. Dlaczego? To jest coś takiego, że zbliżam, no to jest tak naprawdę to. Tak, włączam prąd elektryczny w obwodzie tej zwolnicy, który tam pan podłączył do prądu stałego, wytwarza prąd indukcyjny w drugim obwodzie. Tym drugim obwodem jest w naszym przypadku, co? W naszym przypadku jest pojedynczy pierścień. Pierścień jest drugim obwodem elektrycznym. I w tym pierścieniu powstaje prąd indukcyjny, który się przeciwstawia reguła Lenza, czyli próbuje się odepchnąć. Czyli mamy... podłączenie prądu. Napięcia stałego do obwodu. Pierścień. Podskakuje, bo to jest obwód otwarty. W obwodzie otwartym, gdyby ten obwód był obwodem otwartym, to zbliżanie magnesu nie spowoduje przepływu prądu elektrycznego. Tak? Prądu nie ma. A jak nie ma prądu, to nie ma pola magnetycznego, czyli nie ma oddziaływania między zbliżanym magnesem a obwodem elektrycznym. Tak? Gdyby ten pierścień nie był pełnym pierścieniem, to co z tego, że na te przewody działa siła, na elektrony działa siła, ale prąd w obwodzie nie płynie, więc nie ma tak, odpychania. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jeśli pierścień byłby przydzielony, siła na elektrony działałaby, czyli one elektrony byłyby przepchnięte. Czyli po jednej stronie byłoby ich więcej, po drugiej stronie byłoby ich mniej. Czyli byśmy mieli, co? Byśmy mieli napięcie między końcami tego pierścienia, przy tej szczelinie. Napięcie, czyli byśmy mieli coś nazywamy siłą elektromotoryczną. Ona pojawia się zawsze. Nawet tak obwód jest obwodem otwartym, siła elektromotoryczna jest. Na przykład ten rysunek 2. Czy w tym obwodzie jest siła elektromotoryczna? Jest, bo jest podłączone napięcie. Ale obwód jest otwarty, więc prąd nie płynie. To coś podobnego było w tym przypadku. Pierścień był otwarty, siła elektromotoryczna powstała w tym pierścieniu, bo musiała powstać, bo było zmienne pole magnetyczne wytworzone przez napięcie, bo napięcia nie ma, jest. Czyli prąd w tym obwodzie to jest obwód pierwszym. Według mojego rysunku, tak? To jest obwód pierwszy, a pierścień jest obwodem drugim. Pierścień jest obwodem drugim. Obwód pierwszy, obwód drugi. Tak? Wtedy się poszedł w tamtym, że pełni się do wyraźnie skłonu.
nim dobrze przywodzi prąd, ale przy takiej temperaturze przywodzi go jeszcze lepiej. Czyli mimo, że powstało to samo siła elektromotoryczna, to samo epsilon, ale przy mniejszym oporze elektrycznym obwodu numer 2 popłynął w nim większy opór, popłynął w nim większy prąd elektryczny. A jak większy prąd, to pamiętacie, przy magnetyzmu, im większy prąd w obwodzie, tym większe pole magnetyczne ten obwód wytwarza. Czyli ten prąd, czyli większe pole magnetyczne, czyli było większe oddziaływanie między obwodem numer 2, pierścieniem, a obwodem numer 1, którym prąd włączaliśmy, tak, czy wyłączaliśmy, ale przy włączaniu tam nie było niczego widać. Bo ten pierścień musiałby się schować w dół pod schowcz, musiałby tak być zanurzony do środka w jakiś tam sposób. I jeszcze jedna rzecz pan tutaj zaraz zrobi, pan teraz podłączy prąd przemienny. I też włoży pierścień pełny. No ja robię taki pierścień, jak podłączam. Jeszcze raz. Woda to przemienny, pierścień leży. Prąd przemienny sieciowy 50 Hz. 100 razy prąd wzrasta, maleje na sekundę. Tak naprawdę to bardzo szybko się dzieje. Więc bardzo duży prąd indukcyjny się wtedy pojawia, więc większe silne oddziaływanie. A skoro mamy, moi drodzy, regułę przekory, regułę Lenza, no to teraz trzeba uwzględnić, i tu mam wartość bezwzględną, więc teraz pełny wzór. Tutaj to jest zmiana strumienia pola magnetycznego w czasie. dφ przez dt. No a tutaj jeszcze nie odpisałem pole magnetyczne, tutaj powinno być B. Ale tutaj napisałem BS cosinus kąta alfa. To jest wzór na siłę elektromotoryczną, która wytwarzana jest w obwodzie elektrycznym. Niekoniecznie już musi być obwód zamknięty, może być w obwodzie otwartym, pod wpływem zmiany strumienia pola magnetycznego. I żeby było jasne, to ten wzór, właśnie ten wzór, to jest tak zwane prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Prawo indukcji Faradaya. Jak to Faradaya piszemy? Na Faraday. O, tu mamy jego nazwisko, tak? Michael Faraday. Faraday, tak? W ten sposób zapisujemy to nazwisko. Prawo indukcji Faradaya. Tak. Moi drodzy, obwód zamknięty, ale czasami obwód zamknięty potrafi dziwnie wyglądać. Naprawdę bardzo dziwnie. Popatrzmy tutaj. Mamy kolejny film. Tutaj będzie bardzo śliczna pani. Ale przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak dla was będzie. Mamy tutaj cztery przewodniki. Tak. Mam wrażenie, że każdy z nich, czy to miedź, czy to tak, aluminium, ołów, są przewodnikami prądu, ale nie są ferromagnetykami. Czyli magnes ich do siebie nie przyciąga. Popatrzmy. Może wyłączmy głos. Bo pani tak nic nie będzie mówiła. Więc głos jest do niczego niepotrzebny. Tak, pani trzyma w ręku magnesy neodymowe, dosyć spore rozmiarów chyba. I próbuje teraz je odczepić od stali. No to miała problem. Teraz jeden metal, nic nie ma reakcji, drugi nie ma reakcji, trzeci nie ma reakcji, czwarty, no jakaś tam reakcja jednak jest. A teraz zobaczcie, co się dzieje, gdy rusza magnesami. Czyli był taniec. Miedź też jest, coś się dzieje. W momencie ruchu. Zn to trochę cyna, tak? Cynk. Też, no i ołów. Z ołowiem pani nie wychodzi, no może zbyt ciężki ołów, może się nie chce ruszyć. Ale też powinno być. Tak. Co się stało? Dlaczego to jednak się poruszało? Odpowiedź jest bardzo prosta. Poruszaliśmy magnesem, tak? Poruszaliśmy magnesem w obwodzie elektrycznym. Przeskoczyło mi. Mam nadzieję, że to będzie teraz widać. W obwodzie elektrycznym. No może.
w obwodzie elektrycznym pojawił się, może jednak spróbuję, w obwodzie elektrycznym, co było tym obwodem elektrycznym? Tym obwodem elektrycznym była blaszka. Była ta blaszka, którą tutaj widzimy. Tak? Blaszka, ale obwód zamknięty? Tak. Te prądy, które tam też się pojawiły prądy, ale prądy w obrębie blaszki. Tutaj prądy w obrębie blaszki. Prądy nazywamy prądami wirowymi. Prądy wirowe. One kręcą się w kółeczko. Tak? No bo w kółko, ale w obrębie metalu. Tutaj ołów też powinny być, ale ołów dość zbyt ciężki był, że nie chciał się już ruszyć. Ołów jest gęstym materiałem, jak widzicie, pamiętacie, więc to tak zwane prądy wirowe. Pojawiają się w metalach, w przewodnikach pod wpływem zmiany pola magnetycznego. Tak? Więc to nie musi być obwód jakoś taki zamknięty, który nam się wydaje, że to jest przewód, kółeczko. Tym przewodem może być jakaś metalowa blacha. W tej blasze, jak zbliżę magnes, wyindukuje się, bo tak to nazywamy, siła elektromotoryczna indukcji. No i w tym momencie zaczyna płynąć prąd elektryczny w obrębie. Tak, podaję teraz, tak, mam filmy na kanale YouTube, już film, kolejny, przesłany film kolejny jest. Tak. W obrębie blachy, załóżmy, że to co widzicie na monitorze to jest blacha, pojawiają się prądy wirowe, tak? Prądy wirowe, jeden, drugi prąd, prądy wirowe. A tylko to nie jest regułą Lenza, one się przeciwstawiają temu ruchowi magnesu, czyli jak magnes zbliżam, to on próbuje ten magnes odepchnąć, jak magnes oddalam, to one próbują się do niego przyciągnąć. Tak, te prądy wirowe, więc tak to działa. Tu jeszcze inny film mam. Pierścień aluminiowy i pan będzie przepuszczał magnes przez pierścień. Magnes bardzo powoli przesuwa się. Powiem, że grawitacja robi nie bardzo szybko, ale bardzo powoli. O, jeszcze silniejszy magnes. Widzicie, jak bardzo szybko zbliży to odpływa. O, ten tu powoli. Bardzo powoli się czuje jeszcze. Normalnie by spadł raz, dwa. By wyglądało. Prawa indukcji Faradaya, to zamykamy. Prawo indukcji Faradaya. Siła elektromotoryczna indukowana w obwodzie elektrycznym, tak, jest wprost proporcjonalna do szybkości zmian strumienia pola magnetycznego. Z minusem rzecz jasna, spowodowanej regułą przekory. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia następnym razem.